Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu, uroczystym apelem, który odbył się w poniedziałek 2 września o godzinie 10 w Auli Placówki, zainaugurowali rok szkolny 2019-2020. Rok szkolny 2019-2020 rozpoczynamy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu. Rozpoczynamy go w nowej, oświatowej rzeczywistości. W tym roku naukę w szkole rozpocznie 28 oddziałów, czyli w sumie około 760 uczniów, w tym aż 12 oddziałów to są uczniowie klas pierwszych, którzy zakończyli edukację w klasach gimnazjalnych bądź w klasach podstawowych. Wszyscy dzisiaj spotykamy się na uroczystej inauguracji tego roku szkolnego w auli szkolnej, która myślę pomieści około 800 uczniów, więc myślę, że wszyscy w warunkach komfortowych rozpoczniemy dzisiaj ten nowy rok. Rok historyczny, dlatego że czeka nas bardzo wiele zmian, ponieważ będą obowiązywały dwie podstawy programowe, osobna dla klas po szkole podstawowej i dla klas po szkole gimnazjalnej. Myślę, że będzie to spore utrudnienie, ale przygotowując się do tego roku przez kilka poprzednich miesięcy, mam nadzieję, że uda nam się bezkolizyjnie tę naukę rozpocząć. Przez całe wakacje pracowaliśmy nad doposażeniem bazy i przygotowaniem tak, że nauka będzie się odbywała na jedną zmianę i w zasadzie niewiele klas będzie miał ósmą lekcję, czyli zakończy tę naukę o godzinie 15:20. Warunki myślę, że bardzo komfortowe, dlatego że przygotowaliśmy kilka nowych klas lekcyjnych, one są odświeżone, pomalowane. Zgodnie z nową podstawą programową nauka języków obcych powinna się odbywać z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, także w tych klasach zamontowane są rzutniki albo ekrany multimedialne. Mam nadzieję, że to jakość pracy bardzo poprawi. Wyznaczyliśmy sobie kilka nowych celów, m.in. kształtowanie kompetencji kluczowych, tych określonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i tych wybranych przez naszą szkołę, nasze grono pedagogiczne. M.in. chcę być szkołą uczącą się i szkołą ekologiczną, tak żeby na bieżąco odpowiadać na naglące potrzeby rzeczywistości. Dziewczyno z henatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa... Dziś ty i ty, droga pani i szanowny panie, czy coś więcej niż wrzosk kwitnący lat 80 na letniej polanie? Pamiętaj, że jest prawda, jak kwiat pośród osób. Pamiętaj, pamiętaj po prostu. Dyrektor szkoły Renata Czuj podczas przemówienia nawiązała do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Witam wszystkich Państwa w Zespole Szkół Ponadpodstawowych imienia Adama Mickiewicza w Lubaniu. W nowym, szczególnym roku szkolnym, w którym splata się kilka bardzo istotnych dat, wydarzeń i zmian. To chwila, w której zaduma i refleksja powinna być naturalną reakcją na wydarzenia z przeszłości. Wpisały się one na trwałe w polską historię. Ta znamienna data i rok 1939 zawsze będzie nam przypominać o jednym z najbardziej tragicznych, przerażających i smutnych doświadczeń ludzkości. Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej. Dlatego należy mówić, wspominać i oddać hołd tym, którzy podjęli tak dramatyczną decyzję. Życie niejednokrotnie bardzo młode oddali za honor i ojczyznę. I powolność na bój. Dziewczyno z granatem w ręce, dziewczyno w zielonej sukience, Warszawa się broni, walka trwa. W inauguracyjnym apelu wziął udział starosta lubański Walery Czarnecki. Jesteśmy którymś ze szczęśliwych pokoleń, które mogą pamiętać. Bo ta pamięć pewnie uczy nas pokory, ale też i chyba pomagała nam podejmować właściwe decyzje. Proszę pamiętać, że Europa zawsze była kontynentem, gdzie ludzie bardzo często wymieniali poglądy za pomocą strzałów.
tragedia I wojny światowej niczego nie nauczyła tak naprawdę następnego pokolenia. Minęło 20 lat i powtórzyło się to, ale w formule o wiele bardziej tragicznej. Od tamtego czasu, od 1 września 1939 roku minęło 80 lat. Czy kontynent był spokojny? Mówię o Europie. Był na tyle, że już nikt nie chciał popełnić błędu przodków, a więc wywołania konfliktu powszechnego. Czy Europa była wolna od konfliktu? Nie, nie była. Ale jednak można powiedzieć, że była kontynentem wolnym od globalnej konfrontacji. To tyle tytułem chyba takiej refleksji. Powinniśmy rzeczywiście zawsze pamiętać, bo ta pamięć, jak sądzę, pomaga podejmować dobre decyzje. Powodzenia oraz najlepszych wyników w nauce życzył młodzieży przewodniczący Rady Rodziców Robert Daszkiewicz. My jako Rada Rodziców, przedstawiciele rodziców pomagamy i będziemy pomagać. Dlatego w imieniu przede wszystkim wszystkich Waszych rodziców życzymy Wam powodzenia w tym ciężkim nowym roku szkolnym. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ciężko Wam rano jest stać. Często modlicie się w szkole, oby tym razem mnie nie zapytał na tym przedmiocie, bo nie nauczyłam się, nie nauczyłem się. Ale wierzymy, że dacie sobie radę, bo pokazujecie to każdego roku. Każdego roku pokazujecie swoją walkę o swoją przyszłość. Każdy z Was ma jakiś tam plan. Jedni chcą iść na studia, drudzy chcą szybko dorosnąć, wklasnąć własne, samodzielne życie. Rok szkolny 2019-2020 potrwa 10 miesięcy i zakończy się w dniu 26 czerwca 2020 roku.